Niedziela, 17 dzień czerwca 2018 roku, prosto ze stadionu przy ulicy Strumykowej w Gnieźnie. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, Mateusz Domański. Rozpoczynamy oczywiście tradycyjnie od drużyny gości. Z numerem 22 bramkarz Tobiasz Nowicki, piątka to Paweł Lisiecki, z numerem 6 Jacek Kopaniarz, siódemka Hubert Oczkowski, z numerem 9 Piotr Sarbinowski. Z dziesiątką zagra dzisiaj Szymon Krawczyński, czternastka Adrian Majewski, numer 15 to Wiktor Kacprzak, dziewiętnastka Łukasz Pietrzak, 21 Bartosz Nowicki, 24 Patryk Krzyżanowski. Czas na drużynę gospodarzy. Z numerem 1 bramkarz Wiktor Beśka, numer 4 Michał Sztejnke, szóstka Tobiasz Garstka, dziesiątka Damian Pawlak, numer 11 Gracjan Goździk, trzynastka Adrian Bartkowiak, z numerem 15 Dawid Radomski, 21 Marcin Trojanowski, 24 Miłosz Brylewski, z numerem 25 Krzysztof Wolkiewicz, 26 Tomasz Bzęga. Piłka już na środku boiska i za momencik ten spektakl piłkarski rozpoczną zawodnicy prowadzeni przez trenera Bekasa. Właśnie w tym momencie zabrzmiał pierwszy gwizdek arbitra. Zobaczymy, czy ten stały fragment gry przyniesie gościom jakieś korzyści. Jak mówiło się przed tym meczem, oni tutaj nie mają zbyt wiele do stracenia. Oni mogą. Większa presja jest po stronie Gnieźnia. No i proszę Państwa, zaczyna to się bardzo, bardzo ciekawie, bo wrześnianie kapitalnie rozegrali ten rzut rożny i już w drugiej minucie wychodzą na prowadzenie po celnym strzale głową. No chyba takiego scenariusza nie spodziewał się w pierwszej stolicy Polski absolutnie nikt. Miejskiego Mieszka. Po tym sezonie włodarze Mieszka zdecydowali się na podpisanie umowy z trenerem Bekasem, który osiągnął sukces w postaci meczu barażowego. Trzecią ligę tymczasem znów mogło być niebezpieczne. Adrian Majewski, kapitalne zachowanie tego zawodnika i zagrożenie zostało zneutralizowane, a tymczasem znów Gnieźnianie z prawej strony uderza, ależ pięknie grający z numerem 21 Marcin Trojanowski. No i proszę Państwa, wszyscy chcieli, ażeby tutaj były gole, ażeby tutaj były emocje. No i chyba rozpoczyna nam się jak najbardziej wyśmienicie. W drugiej minucie gol dla gości z Września, już w siódmej do wyrównania po ładnym rajdzie na prawej flance. Jeszcze piękniejszym uderzeniu doprowadza oznaczony numerem 21 w szeregach Gnieźnieńskiego Mieszka Marcin Trojanowski. No. Happy Hours obowiązują na całą ofertę Prime, czyli dostępną w Fortunie. Biegną wrześnianie w kierunku bramki strzeżonej przez Wiktora Beśkę. No i proszę Państwa, groźny strzał. Groźnie teraz przymierzył. Osiadają inicjatywy Gnieźnianie. Znów Marcin Trojanowski rozpędza się prawą stroną. No dobry dzień Maciej Trojanowski. Znów świetnie popędził gdzieś tam piłka. Trzy Trojanowski, trzy Pawlak będą wykonywać ten rożny, tak? Trojanowski odgrywa do Pawlaka, ten decyduje się na strzał, aczkolwiek piłka mija słupek bramki strzeżonej przez golkipera Wiktorii Tobiasza Nowickiego. No i na koncie gości z Wrześni i znów na prawej flance uruchomiony Marcin Trojanowski, podanie w pole karne, ale doskonale tam odnalazł się i Paweł Lisiecki. Mamy wrzutkę w pole karne, no i piłka przeleciała gdzieś tam obok rąk Wiktora. Pędzi, znowu pędzi na lewej stronie Jacek Kopaniarz, jak już wcześniej wspominałem, jedno z mocniejszych ogniw ekipy z Września, ale teraz świetnie rozpędził się Kopaniarz. Jest kapitalne dogranie do jednego z jego kolegów drużynowych w pole karne. Mieliśmy świetne podanie Jacka Kopaniarza, a następnie na uderzenie zdecydował się to dodać bonus do dowolnego kuponu w ramach oferty Primecz. Już skupiamy się na tym, co za momencik będzie działo się na murawie stadionu przy ulicy Strumykowej 8 w Gnieźnie, a druga połowa została wznowiona przez, rozpoczęta w zasadzie, bo przecież dopiero się rozpoczyna ta, który to wycofuje do Miłosza Brylewskiego, Brylewski do Michała Sztejnke,
miał szczękę, rozpędza się, ale teraz jego Mieszka. No ale i tak może być groźnie, bowiem Mieszkowcy egzekwują rzut wolny. Maka, no zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jest pozytywnie naładowany. Ma 30 minut na przechytrzenie Beszki, podobnie jak jego koledzy, podobnie jak Gniźnianie. Tutaj jeszcze absolutnie nic z tego nie wyszło. Michał Szteńkę. I teraz znów mamy zagranie na lewą stronę do Krzysztofa Wolkiewicza, ale teraz błąd. No i proszę Państwa, mamy bramkę dla Gnieźnieńskiego Mieszka, a drugie trafienie na koncie miejscowych inkasuje oznaczony numerem 10 Damian Pawlak. O, może ekipę z Wrześni bardzo, bardzo sporo kosztować, tak jak było mówione przed tym meczem, że tutaj najmniejsze detale mogą zadecydować o tym, kto w przyszłym sezonie będzie rywalizować w Czechach. Chyba tam były, chyba za bardzo impulsywnie zareagował, ale skupmy się na tym, co dzieje się w tym spotkaniu, bo teraz świetnie wypuszczony zawodnik Mieszka Gniezna, jest uderzenie, ale nie zdołał tam dobić drugi z reprezentantów gnieźnieńskiej drużyny. Wiemy, że dzisiaj w pierwszej stolicy są również sympatycy Gnieźnień zespołu z Wrześni, zablokowany przez dobrze interweniującego zawodnika gnieźnieńskiego Mieszka Marcina Tomaszewskiego. A teraz znów niebezpiecznie atakują Gnieźnianie. Mamy świetne podanie do Damiana Pawlaka. No i teraz mamy następnego gola dla gnieźnieńskiego Mieszka. A we Wrześni Gnieźnianie zagrali lepszy futbol, no i zasłużenie zwyciężyli 2-1. Tutaj dzisiaj w Gnieźnie też podopieczni Mariusza Bekasa prezentują się lepiej od reprezentantów z Wrześni. No i teraz proszę Państwa, to już jest po prostu wszystko absolutnie jasne, chociaż zobaczymy, tutaj strzelał Krzysztof Wolkiewicz, ale Kacprzak będzie wprowadzać piłkę do gry, będziemy mieli takie mocne wrzucenie piłki, no i czy coś z tego ciekawego wyniknie, troszeczkę tam głowę, o ładnie teraz Paweł Lisiecki, widzieliśmy, że Beśka miał drobne kłopoty ze sparowaniem piłki, wyszła ona na po 17 z Senegalem. Póki zakoncentrujemy się jeszcze na ostatnich minutach tego spotkania, ostatnie akcenty i mamy jeszcze strzał Fabiana Burzyńskiego, ale piłka trafia prosto w jednego z przeciwników, a teraz oj, zrobiło się groźnie. Słupek po uderzeniu jednego z reprezentantów klubu z pierwszej stolicy Polski. No i sporo szczęścia miał teraz Tobiasz Nowicki. Jednak nie, jednak nawet tego rzutu wolnego nie będzie, drodzy Państwo. To już jest koniec tego spotkania. Spoglądamy na tablicę wyników, a tutaj 4-1 dla gnieźnieńskiego Mieszka. Bramki zdobywali Marcin Trojanowski, Damian Pawlak 2, Krzysztof Wolkiewicz, a po przeciwnej stronie barykady w zespole Wiktorii Września na listę strzelców wpisał się Paweł Lisiecki. Poprowadzili Gnieźnian do triumfu w dzisiejszym spotkaniu 4-1, a tym samym Gnieźnianie triumfują w dwumeczu 6-2 i teraz wielka feta na murawie. Są tam jakieś konfetti, są oczywiście zimne, chłodzone pewnie od początku sezonu w klubowych pomieszczeniach, szampany. No i Gnieźnianie są w tej trzeciej lidze. Cel sprzed początku sezonu został w pełni zrealizowany.